Witaj w kolejnym odcinku programu High Five. Programu, w którym zobaczysz najdroższe, najszybsze, najbardziej sportowe, najbardziej luksusowe samochody w całej Polsce. I dziś chciałbym Ci przedstawić mój projekt, kolejny projekt, który stoi właśnie za mną. Za chwilę Wam pokażę więcej szczegółów. Największy motoryzacyjny projekt i medialny projekt, który do tej pory stworzyłem. Za chwilę tego Mercedesa zobaczycie i ten samochód będzie integralną częścią mojego programu. Przedstawiam Wam, panie i panowie, Mercedesa klasy E W212. Samochód jest totalną jeżdżącą reklamą i przez najbliższe miesiące będzie brał czynny udział w projekcie. A jak to było z samym oklejeniem i przed oklejeniem? Zobaczcie sami. Biały Mercedes E-klasa. Zwykły na razie, bo biały, ale on będzie oklejony cały w logo High Five ze wszystkich stron. Dostałem paczkę od drukarni wielkoformatowej Makar i teraz cały dzień zajmie mi oklejanie tego samochodu, ale zobaczcie w skrócie, jak to wyglądało i jaki jest efekt końcowy. Spróbujmy. Pierwsza. Nigdy w życiu tego nie robiłem. Pewnie to spieprzę. Tu już? Możesz odklejać drugą warstwę. Chyba to tak się robi, nie? No, tak przeprasowywuję, też tak widziałam. Nie jest jakieś mega trudne. To już widzę, jak to będzie zarąbiście wyglądać. Bang! Patrzcie, jak zajebiście wygląda. Ja jestem z siebie dumny. Lecimy dalej. That's how it goes when you Hollywood perfect. Dwie i pół godziny roboty, no i już jako tako to wygląda. Jeszcze nie jest bok skończony, ale koncepcja już chyba domyślacie się, jaka będzie. Masakra. Panie i panowie, oto efekt końcowy. Tym samochodem będę przez cały grudzień podróżował po Polsce, przez wszystkie województwa i w tym samochodzie będziecie mogli mnie spotować. Po całej Polsce będziemy mogli się spotkać. To będzie mój taki autokar. Całość zajęła mi 6 godzin od zera do tego, co widzicie teraz. I tutaj, tak jak zauważyliście, tak jak możecie przeczytać, tu jest miejsce na reklamę przy następnej wyprawie. Ta maska zostaje pusta, wszystko jest oklejone oprócz maski. I maska będzie dla partnera wyprawy następnej, którą już zaplanowałem, ponieważ Royal Trip High Five będzie wydarzeniem cyklicznym. No i jaram się bardzo, mega fajnie się to zapowiada wszystko. Wszystko jest tak solidnie wykonane i tak łatwe było w naklejeniu, że no ja jestem w szoku, naprawdę. Dużo mi to czasu zajęło, ponieważ robiłem to bardzo starannie, ale no jak widzicie, jest efekt. Robię dla Was w miesiącu kilka materiałów. Są to przejażdżki na Oberze, są to testy motoryzacyjne, są to przedstawienia aut, są to wywiady z ludźmi sukcesu branży motoryzacyjnej, biznesu itd., itd. Ale Wy zawsze domagacie się, żeby tych filmów było więcej i więcej. Więc teraz nadchodzi grudzień i to jest idealny moment, żeby rozpocząć motoryzacyjne daily vlogi. Przygotowałem na grudzień wyśmienity projekt. Od 1 grudnia aż do Wigilii, a może nawet i dłużej, ale co najmniej do Wigilii, będę prowadził dla Was codziennie filmy. Przygotowuję dla Was jeden materiał, który będzie prowadzony z dnia na dzień. Czyli jednego dnia nagrywam i od razu następnego dnia publikuję. Materiały są na zasadzie takiego kalendarza adwentowego wypuszczane. Taki, wiecie, z czekoladkami. 1 grudnia, 2 grudnia, 3 grudnia. Każdy dzień to jest kolejna czekoladka. Tak samo jak tu są z czekoladkami, tak samo Wy będziecie mieli w każdym dniu inny samochód i inny materiał. Skoro to jest pierwszy film, puszczą
wypuszczony 1 grudnia, to wypadałoby ten kalendarz adwentowy rozpakować. I w sumie może będę robił to w każdym filmie. W każdym filmie będę jadł jedną czekoladkę. Tak samo jak wy będziecie oglądać jeden materiał. I teraz połap się, gdzie jest 1 grudnia. Jest. Uwaga! Oficjalnie. Oj, prawie mi spadła. Za słodka. No i słabej jakości. Ale trudno, poświęcę się. Codziennie będę jadł jedną. Kalendarz jedzie z nami w podróż. Materiały będą nagrywane i publikowane dosłownie live. Tak jakby z dnia na dzień. To znaczy teraz, 1 grudnia, jak wy widzicie ten film, to ja jestem już w Białymstoku i nagrywam film z mega fajnym autem, który zobaczycie jutro. No dobra, zdradzę wam. To jest Porsche 911 GT3. Auto za ponad bańkę, bardzo szybkie, bardzo mocne i będę je upalał. Teraz je w tym momencie pewnie upalam, jak już widzicie ten film, na to, że w Białymstoku. Oczywiście podczas wyprawy nie może zabraknąć jednej najważniejszej rzeczy. Kto wie, może będę robił materiał na Uberze, więc biorę koguta, taksi. Tu jest panorama, więc ciężko go będzie zamontować. Ale nawet na parkingu, jak będziecie widzieli takie coś w swoim mieście, to już wiecie, że to nie jest zwykły Uber. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. Dodatkowo jest jedna bardzo fajna rzecz. Ten kogut jest podświetlany. Teraz jest dzień, więc wam nawet nie będę odpalał. Ale zobaczycie też na moim Instagramie, zobaczycie. No i pewnie na filmach będzie się przejawiało. Jest wtyczka do zapalniczki. Klika się przycisk, kogut świeci. No genialne. Już rok temu na YouTubie prowadziłem tą serię motoryzacyjną. I teraz w tym roku, tak jak wcześniej mówiłem, jadę tym autem. Ale nie jadę sam. W ten trip jadę z dwoma dodatkowymi pasażerami. Pierwszego z nich poznacie teraz. To jest Ajza. Ajza to jest pies podróżnik, którego możecie znać z mojego Instagrama, z poprzednich filmów, podróżniczych filmów, ponieważ 2-3 lata temu podróżowałem dość sporo kamperem, autostopem. No i w kamperze byłem z Ajzą. Ajza jedzie z nami w całą podróż. Powiedziałem z nami, ponieważ jest jeszcze ze mną jeden człowiek, który teraz może pomachać kamerą do góry i do dołu, przywitać się. Dzień dobry, cześć. To jest operator kamery, który będzie z nami w całej trasie. Dookoła Polski, tak jak powiedziałem, 16 województw, będziecie mogli z nami się spotykać, robić zdjęcia samochodu, z nami, cokolwiek chcecie. No i jak już będziemy się z wami widzieć, będziemy robić spotkania w większych miastach, no to będę miał też dla was wiele bardzo fajnych niespodzianek i giftów. Więc jeżeli zobaczycie na trasie, to zajeżdżajcie mi drogę, podchodźcie, podbijajcie, czy oznaczajcie na Instagramie. A jeśli mowa też o Instagramie, no to na Instagramie będziecie mieli taką na żywo, stricte relację, gdzie dokładnie jestem, więc będziemy mogli utrzymywać stały kontakt. No i razem ze mną, razem z programem High Five, wspólnie będziemy ten motoryzacyjny przedświąteczny czas przeżywać, odliczając do świąt na zasadzie tego przysłowiowego kalendarza adwentowego. To będzie oprócz tego też, że niesamowity projekt motoryzacyjny, bo te samochody, które będą naprawdę grube w projekcie, to są grube auta, będziecie je mogli zobaczyć, będę ja mógł tymi filmami przekazać wam, jak fajne są to auta. Zobaczycie dużo nowych aut, zobaczycie dużo super aut wartych po 3-4 miliony i to mówię z pełną świadomością, że mam co najmniej 4 takie samochody zarezerwowane. Czekaj, jeszcze bramę muszę otworzyć. To oprócz tego, że będą te samochody, no to będziecie mieli jeszcze przygody Robercika. Słuchajcie, no kto wie, gdzie wyląduje 4, 5 i 12 nocy. No i oprócz tego, że będzie to przygoda, będzie to motoryzacja i będzie to dla was mega fajne, ciekawe, no to zobaczycie też, jak wygląda tworzenie wszystkiego w pojedynkę. To znaczy mówię tu o tym, że będę wszystko robił sam, montował, dogaduję samochody sam, nie mam żadnego menadżera. To jest totalnie one man show. No i jest mój znajomy operator, którego nazwałem operatorem tylko dlatego, bo czasami będzie mi po prostu trzymał kamerę, będzie robił za statyw. To nie jest tak, że jadę z profesjonalistą, tylko jadę z ziomkiem i będziemy się dobrze bawić, tak poza kamerami. Co do samego modelu samochodu, to jest E-klasa z 2010 roku, z tego co pamiętam. Z silnikiem 1.8 turbo kompresor o mocy 184 koni. I co ciekawe, jest to napęd na tylną oś, więc jakby nam się znudziło, no to zawsze można bokiem polatać. Szukałem sponsora wyprawy, partnera raczej, nie sponsora, partnera wyprawy, ale ja uzdrowiałem sobie ten pomysł dopiero niedawno, dość niedawno, jakiś miesiąc temu, może mniej. No i szukałem przez ten czas kogoś, kto, tej firmy, która chciałaby zareklamować się na masce.
tak jak widzicie, na masce nie ma żadnej firmy, także reklamować nie będę żadnej firmy w tym wyjeździe, na swoim samochodzie nie ma żadnego partnera wyprawy. Wyprawa jako Royal Trip High Five, oficjalna nazwa, wymyślona przeze mnie w 2 minuty, tak samo jak nazwa High Five 7 lat temu czy 8 lat temu, też wymyślona w 2 minuty, myślę, że fajnie może zagryźć. No i tu macie miejsce na swoją reklamę, zostań partnerem kolejnej wyprawy. To jest informacja dla ewentualnie przyszłych partnerów wyprawy, którzy chcieliby się pokazać w następnych wyprawach, ale na tą wyprawę nikogo już totalnie nie przewiduję. Robimy to czysto dla zajawki i dla was, i dla siebie przede wszystkim, bo dla mnie, mnie też to jara. Jak widzicie, bardzo ekspresyjnie zachowuję się w tym materiale i nie mogę się już doczekać, aż wyjadę. W tym momencie, w którym wy teraz oglądacie ten materiał, już pewnie wyjechałem. Więc wszystko jest na bieżąco, można powiedzieć. Na pewno jesteście ciekawi, w jakich miastach będę i jakie auta będą do nagrań. Powiem wam tak, co do aut, nie będę wam teraz zdradzał, wszystko będziecie dowiadywać się na bieżąco, ale to będą dobre auta, to będą auta naprawdę za grube miliony albo z grubymi modyfikacjami. A druga sprawa, jeśli chodzi o miasta, mam zaplanowaną mniej więcej trasę, ale nie chcę jej zdradzać, bo zawsze może się coś wysypać. W samochodzie został zrobiony cały przegląd, serwis, wszystkie oleje, filtry, geometrię nawet ostatnio robiłem, jest w 100% przygotowany do trasy. No i myślę, że nie zawiedzie, a jak zawiedzie, to będziemy się martwić. Będzie śmieszniej przynajmniej. Tak jak widzicie, grudzień zapowiada nam się naprawdę obfity w wiele motoryzacyjnych, dobrych i wartościowych treści. Codzienne daily vlogi grudniowe. Subskrybujcie, żeby nie przegapić żadnego, żeby codziennie zbudować sobie tą rutynę razem ze mną i żeby wspólnie odliczać do świąt. Subskrybujcie, bo warto. Pamiętajcie, bo to głupie, ale ważne. Do zobaczenia, do następnego odcinka, do zobaczenia już jutro. Cześć!